mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie, jesteśmy w KFC. Będziemy testować sobie tutaj flavor of the world, albo jak to mówię, taste of the world, rice and bites z sosem barbecue, tym naszym pięknym, ciemnym, dymionym sosem, i będziemy testować sobie smak. Bardzo fajnie, dobre. Dobre, bardzo dobre, fajne. Świeży chicken, dobrze wypanierowany. Panierka w stylu KFC, czyli chrupiąca, pikantna panierka, dobre. I na wierzchu, na kuraku mamy dużo sosu barbecue. Lubię ten sos. Lubię to. Fajne. To jeszcze powera. Dobre, fajne. No. Na wierzchu widzę, że sosu jest właściwa ilość. A kurczacze się wtedy skończył. W Rice and Bites mamy niestety, ale to, że kuraka nie jest aż tak strasznie dużo, a pod spodem jest bardzo dużo ryżu. Dla ryżolubnych. A w końcu Rice and Bites, więc kawałki chickena plus ryż. Ale widzę, że jest nasosowany dobrze. To jest moim zdaniem bardzo duży plus. Bardzo ryż był suchy, tak jak w poprzednim, w Kentucky Gold to było nie za dobre, a tutaj mamy więcej sosu, więc też ryż idzie zjeść po prostu. Jest to ryżu dużo, moim zdaniem trochę za dużo, nie wiem jak w grande. No ale tutaj, że jest zastosowany, to sobie zjemy. Dla mnie podstawowym elementem jedzenia jest mięso. Czy to mięso z beefa, czy to mięso z chickena, ale mięso. A takie rzeczy typu ryż to są wypełniacze. Jesz, bo jesz, ale to nie jest główna treść potrawy. Mało tu jedzie niestety.
Co do mojej oceny, to tak. Flavor of the world, rice and rice barbecue, US barbecue. W mojej ocenie bardzo dobre. Są tutaj cztery wersje. Swiss chili, teriyaki, Kentucky Gold, nowość i barbecue. Zarówno wersja grande, jak i wersja standard. Ja wziąłem dwa standardy. Teraz tak, mniej więcej 2/3 jest chickena, 1/3 jest ryżu. Sosem jest tak jak traficie. Ja miałem w Kentucky Gold, ale jak na poprzednim filmie mówiłem, było mało sosu, przez co twórczer był nastosowany, a ryż był suchy. Tutaj w wersji barbecue jest bardzo dobrze. Jest odpowiednie nastosowanie i kurczaka, i ten sos trafił barbecue na dół, więc ten ryż jest nastosowany, dało się to zjeść. W mojej ocenie za dużo ryżu, za mało kurczaka. Więcej kurczaka, tak 4/5, 1/5 ryżu. W tej chwili jest 2/3 kurczaka, 1/3 ryżu. Ja bym dał tak 4/5 kurczaka, 1/5 ryżu i dużo sosu. Sos robi tutaj robotę, jest przenośnikiem smaku między mięsem a całością potrawy, więc moim zdaniem trzeba troszeczkę tutaj więcej. Więcej sosu, więcej kurczaka, trochę mniej ryżu i będzie litera. Nie jest to złe, tylko zmieniłbym troszeczkę proporcje i będzie naprawdę idealnie. Było bardzo smacznie, smakowało mi. Przyniosła to bardzo miła, ładna pani. Bardzo taka fajna. Ma włosy w kolorze ginger, taka zdrabna dziewczyna. Taka młoda, zdrabna dziewczyna. Więc naprawdę fajnie, bardzo sympatycznie. No i samo Rice and Bice Flavor of the World, to naprawdę super smak, też nie mogę ująć nic, żeby było coś nie tak, więc jak najbardziej polecam. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.